Witajcie serdecznie w Holokronie. Ten i dwa kolejne odcinki tworzone są w kooperacji ze sklepem geekup.pl, który oferuje masę gwiezdnowojennych gadżetów i nie tylko. Na koniec odcinka czeka na Was konkurs, a teraz zajmijmy się tematem odcinka, czyli czystką Jedi. Wielka czystka Jedi, czy też druga czystka Jedi, to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii galaktyki, jeżeli patrzeć na historię użytkowników mocy. Druga, gdyż pierwsza czystka Jedi odbyła się niedługo po bitwie o Rakata Prime, około 3954 lat przed bitwą o Yavin. Zwieńczona była wydarzeniem zwanym Wojną Domową Jedi. Jednak dziś zapoznamy się z historią czystki, którą zapoczątkował rozkaz 66. Nim jednak padł rozkaz anihilacji wszystkich Jedi, plan Darth Sidiousa rozpoczął się kilka chwil wcześniej w momencie mianowania nowego ucznia Darth Vadera. Niedługo później został wydany rozkaz, który na zawsze miał zmienić losy galaktyki i zmienił ją nie do poznania. Darth Sidious, zaatakowany przez mistrzów Jedi, nie tracił czasu i natychmiast ogłosił Jedi zdrajcami Republiki, wydając wspomniany rozkaz 66. Miało to oczywiście służyć jego osobistym celom, ale stanowiło świetną przykrywkę i przy okazji pozbywało się niechcianej konkurencji z niemalże całej galaktyki. Według nieobowiązującego już, ale niegdyś ważnego kanonu, Lucas najprawdopodobniej przewidywał przeżycie tylko dwóch Jedi, Obi-Wana oraz Jody. Jednak Expanded Universe, czyli dziś legendy, znacznie rozszerzyły historię polowania na Jedi. W momencie, gdy wprowadzano w życie rozkaz 66, nowo mianowany Darth Vader został skierowany do świątyni Jedi wraz z 501 Legionem w celu osobistej eksterminacji wszystkich Jedi, łącznie z młodzikami i padawanami. Według wyliczeń Imperium, mniej niż setka Jedi zdołała początkowo rozpłynąć się w galaktyce w strachu przed głównym wykonawcą wroku, czyli Vaderem. Ponieważ w wyniku rozkazu 66 najczęściej padali rycerze Jedi, pozostali przy życiu byli najczęściej mistrzami, tak więc plan totalnej czystki nie należał do najłatwiejszych. Warto tutaj wspomnieć o znamiennym wydarzeniu, które miało miejsce na miesiąc po wydaniu rozkazu 66 na Kessel. 8 ocalałych z czystki Jedi zorganizowało konklawę, któremu przewodniczył mistrz Shadai Podkin. Spotkanie to miało być pułapką na Lorda Vadera celem zabicia go. Wypuszczono plotkę, że wśród uczestników będzie również Obi-Wan Kenobi. Vader, ogarnięty obsesją na punkcie starego mistrza, natychmiast udał się na planetę i wpadł w zasadzkę. Vader po napotkaniu Jedi żądał od nich wydania lokalizacji Obi-Wana, którego oczywiście zabrakło na konklawę. Mistrzowie nigdy nie sprzedaliby swojego brata, a zresztą nawet gdyby chcieli, to nie mogli, bo nikt z obecnych nie znał położenia mistrza Kenobiego. Doszło do ostatecznej walki, w której Vader miał dokonać żywota. Mistrzowie Jedi jednak się przeliczyli, bowiem Vader zabił wszystkich bez wyjątku. Przy okazji zadziałał tutaj PR Mrocznego Lorda, bowiem w galaktyce rozeszła się plotka, jakoby Vader pokonał osobiście aż 50 rycerzy Jedi, co oczywiście było nieprawdą, bo zabicie 8 nie przyszło mu z łatwością. Choć i tak, przyznacie, niezły wynik. Jednak Vader nie był osobiście odpowiedzialny za dużą część morderstw Jedi, gdyż miał konkurentów na polu zabijania członków zakonu. Jedną z misji zajął się nawet jego osobisty uczeń, Galen Marek, który rozprawił się z dwójką Jedi na Raxus Prime oraz na Felucji. Jednakże historię ucznia Vadera poznamy w innym odcinku. Czystka, zapoczątkowana na 19 lat przed bitwą o Yavin, zakończyła się historycznie na jeden rok po wspomnianej bitwie, jednak nie oznaczało to końca śledzenia i tępienia resztek Jedi. Prócz licznych morderstw zniszczono potężną część dobytku Jedi, ich nauki, holokrony, artefakty i wiele innych. W systematycznym niszczeniu wszelakich wspomnień po Jedi pomagało Imperialne Biuro Bezpieczeństwa, natomiast misję Vadera wspomagała dość spora ekipa tzw. Inkwizytorów, czyli mrocznych Jedi, których celem było tropienie i mordowanie pozostałych przy życiu Jedi. O tych jednak także będzie oddzielny odcinek. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, a teraz pora na konkurs. By wziąć w nim udział, należy zlajkować na Facebooku profil sklepu geekup.pl oraz pod postem z tym odcinkiem odpowiedzieć na pytanie. Którego Jedi wytropiłbyś jako pierwszego i dlaczego? Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy gadżetami spod znaku Gwiezdnych Wojen. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i niech moc będzie z Wami.